Może Glina Kociołek tutaj nie może tej taktyki stosować, którą stosuje. Podwójna garda i bardzo blisko Sandry Kruk. Sandra na pewno porozbija tą gardę i znajdzie drogę do głowy, czy to dolnych partii Jacqueline Kociołek. No naprawdę można tylko podziwiać Sandrę Kruk za jej wolę i tak do treningów, jak i do startów, do każdego pojedynku wychodzi z jednakowym nastawieniem zwycięstwa i do zwycięstwa zdecydowanego. No na pewno odczuwa te ciosy na dolne partie Jacqueline Kociołek. Mocno, mocno, mocno i bardzo celnie trafia Sandra Kruk. Przed nami druga runda pojedynku Sandry Kruk i Jacqueline Kociołek. No na pewno runda bez historii na skutek wyraźnej przewagi Sandry Kruk. Tak w kombinacji ciosów, jak i w pojedynczych, tutaj przewaga w tych elementach sztuki pięściarskiej. Nie było żadnej dyskusji.
No idealnie tutaj pasuje do wykazania swojej wyższości taka zawodniczka jak Jacqueline Kociołek. Lubi widać Kociołek walkę z bliska, no ale to nie z taką zawodniczką, która z racji mniejszego wzrostu, no musi szukać tutaj swojej szansy właśnie w zwarciu. I Sandra Krug doskonale to robi. A przy właśnie podobnego typu akcjach jak teraz, w półdystansie i zwarciu, no naprawdę duża Klina Kociołek absolutnie nie ma najmniejszej szansy na wygranie tego pojedynku. Oczywiście boks nie z dyscypliną, gdzie do końca nie można forować rozstrzygnięcia, no ale jeżeli tutaj patrzeć na ten pojedynek, to właśnie Sandra Krug jest zdecydowaną faworytką tej walki. No, ściągnięcie teraz. Ostatnie starcie pojedynku pomiędzy Sandrą Krug i Jacqueline Kociołek. Po dwóch rundach wyraźna przewaga zawodniczki. W czerwonym kasku i czerwonej rękawicach. Nie można zarzucić tutaj braku ambicji Jacqueline Kociołek, bo naprawdę się bardzo stara, no ale jest tak powiązana przez Sandrę Krug w sensie urozmaiconych ciosów, bo i dół, bo i góra. Tutaj wszystkie te ciosy sierpowe, które wchodzą na górne partie, no powodują odsłonięcie dolnych i tutaj jest na przemian robiona po prostu taka zdecydowana przewaga Sandry Krug. Chociaż nie można powiedzieć, żeby ta walka naprawdę była jakąś rewelacją, no ale jeżeli biorąc pod uwagę siłę i ilość zadanych ciosów, no tutaj widać, że Sandra Krug naprawdę dużo, dużo więcej tych ciosów lokuje, no oczywiście w dozwolonych miejscach swojej przeciwniczki.
No aż podskoczyła kociołek po tym, co się na dół. No, mina zabójcy u Sandry Kruk. Czyżby kolejna próba jakiegoś przełamania rywalki. No widać, że Sandra chyba zadowolona i szczęśliwa po tym pojedynku. Kondycyjnie świetnie wytrzymała ten pojedynek. Na pewno tego nie może powiedzieć o sobie Jacqueline Kociołek, ale przeboksowanie Sandrą Kruk trzech rund to jest już wyczyn naprawdę bardzo, bardzo duży. A Jacqueline jest młodą zawodniczką i na pewno z kadry się znają. I tutaj jest wielką, wielką sztuką przetrwać 9 minut. No i